Magazyn sportowy. 9:10. Magazyn sportowy, czas zacząć. To był weekend sportowych, wielkich sportowych emocji. Iga Świątek wygrała kolejny turniej, tym razem w Indian Wells, i została od dzisiaj drugą rakietą świata i pierwszą w tym takim wyścigu Champions Race. Do, e, jeśli chodzi o najlepsze wyniki w tym roku. Halowe Mistrzostwa Świata się odbyły, zdobyliśmy tam dwa medale. Troszkę może jesteśmy zawiedzeni, ale, ale e, gratulujemy medalistkom. E, Piotr Żyła zajął drugie miejsce w lotach narciarskich. Naprawdę dużo, dużo się działo. E, dziś w programie będziemy rozmawiać o tym, ale także o innych tematach. E, Łukasz Starowiejski i Agnieszka Kobuz-Zawojska, nasza dwukrotna medalistka olimpijska Mistrzyni Świata i Mistrzyni Europy. Dzień dobry. A w naszym studiu zapowiadana wiceminister... Sportu, wiceminister, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Anna Krupka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Nie możemy nie zacząć od Igi Świątek i jej fantastycznych kolejnych turniejów i, i, i wielkich wyników, bo, bo wygrała drugi wielki turniej, tym razem Indian Wells, pokonała Marię Sakkari dzisiaj, nie, wczoraj, późnym wieczorem. Eee, nasz. Chyba trudno sobie wyobrazić, czy mamy aż tak świetnego sportowca. No na pewno iga świątek w tym prestiżowym sporcie, w tej prestiżowej dyscyplinie, jaką jest tenis, e, idzie jak burza. E, wczoraj wygrała prestiżowy turniej na kortach Indian Wells, e, i dzięki temu także w światowym rankingu jest już drugą rakietą. To bardzo cieszy, ale to przede wszystkim powód do dumy. Nam, Polakom, w ostatnim czasie bardzo brakuje takich dobrych zwycięstw i dobrych sportowych emocji. Więc tym bardziej cieszy to, co wydarzyło się wczoraj na kortach Indian Wells. Zostawmy może te wydarzenia sportowe, bo niestety wszyscy żyjemy tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Pytanie mam. Oto jak w tej sytuacji znajduje się Ministerstwo Sportu. Czy macie jakiś pomysł, jakieś działania wspierające ukraińskich sportowców? Nie tylko mamy pomysły, ale już działamy. Od 10 marca funkcjonuje Infolinia dla sportowców z Ukrainy. Jej celem jest koordynacja działań pomocowych, dzięki którym Ukraińcy, ukraińscy sportowcy uciekający przed wojną będą mogli kontynuować treningi przebywając na terenie Polski. Pani minister, a dużo już takich telefonów było, że tak powiem? Dużo Ukraińców się zgłasza? Zgłasza się bardzo wielu sportowców ukraińskich, ale zgłaszają się także na przykład rodzice dzieci, które chciałyby po prostu poćwiczyć, i wreszcie zgłaszają się polscy profesjonaliści, którzy na przykład oferują bezpłatne lekcje czy zajęcia pływania dla ukraińskich dzieci. Więc naprawdę serce rośnie. Do teraz do teraz Czyli tak naprawdę do 21 marca koordynatorki Infolinii odebrały już aż 42 zgłoszenia, a to dopiero początek funkcjonowania naszej Infolinii. Liczymy i także cieszymy się z tego, że na nasz apel pozytywnie odpowiedziały polskie związki sportowe, które wszystkimi zgłoszonymi przez nas. Z ukraińskimi sportowcami, którzy zgłaszają się na infolinie, zajmują się z ogromnym zaangażowaniem, kierują do odpowiednich klubów, kierują do treningów, ale często oferują także inną opiekę. To naprawdę bardzo ważne. Czyli ministerstwo można powiedzieć, że jest takim koordynatorem, a taką bezpośrednią pomoc związki udzielają teraz? to znaczy my jesteśmy koordynatorem koordynujemy infolinię jedna infolinia to jest infolinia która jest odbierana przez telefon który jest odbierany przez ukraińską lekkoatletkę działaczkę sportową która wcześniej pracowała w ukraińskiej agencji antydopingowej trafiła do nas postanowiliśmy wykorzystać jej znajomość języka i środowiska i ona otrzymuje zgłoszenia od ukraińskich sportowców i kieruje do odpowiednich mm -hmm. polskich związków sportowych zgodnie z dyscypliną i Wtedy przedstawiciele polskich związków sportowych, odpowiednio wyznaczone, wyznaczeni przez te związki, zajmują się już konkretnymi osobami, opiekują się nimi, kierują do odpowiednich klubów, ale też oferują często także taką szerszą pomoc, taką inną Informacją idą też jakieś środki finansowe, na przykład związek. Jakiś mówi dobrze mamy tutaj pomożemy tym sportowcom no ale potrzebujemy, e, potrzebujemy wsparcia czy ministerstwo ma taką pulę przeznaczyło jakąś pulę na takie wsparcie konkretnych działań nie wiem organizacji obozów e, e, organizacji tych lekcji itd. itd my naszą pracę pracę ministerstwa opieramy na programach które są oparte na formule konkursu w tym momencie nie mamy otworzonych otwartego naboru do żadnego z programów natomiast zbliża się nabór do programu Sportowe Wakacje program ma bardzo szeroką formułę bo to jest i dofinansowanie na obozy sportowe, na zajęcia sportowe, ale także na wydarzenia sportowe i wreszcie promocję sportu. Zatem jestem przekonana, że w tej formule znajdziemy także miejsce nie tylko dla ukraińskich sportowców, ale także po prostu dla ukraińskich dzieci, które tutaj w Polsce także będą chciały aktywnie spędzać czas. Ale jestem przekonany, że każde ministerstwo, każdy resort ma takie zaskórniaki na czarną godzinę różne, gdzieś tam miejsce ma możliwość wyciągnięcia środków z różnych miejsc i prze, przesunięcia ich. I na przykład wyobrażam to sobie, że przylatują jacyś sportowcy z Ukrainy, którym trzeba pomóc i akurat trafiają na związek, który nie jest wystarczająco zamożny, żeby na przykład zorganizować im te zgrupowania, treningi. Pobyt po prostu. E, mogą się zwrócić do ministerstwa o pomoc? Dostaną tę pomoc? E, przede wszystkim to zgrupowania w różnych dyscyplinach odbywają się cały czas. Dlatego. No tak, ale e, mamy wystarczy... 20 sportowców z Polski, a tu nagle przyjdzie 5 czy 6 sportowców z Ukrainy. Zupełnie inny budżet trzeba mieć wtedy. Na ten moment dołączamy sportowców. Oczywiście tutaj mówimy o środkach w ramach sportu wyczynowego, mm. które, także, które także jeszcze mamy tutaj pewne rezerwy, więc jeżeli. Polskie Związki Sportowe, choć w tym momencie jeszcze nie deklarowały nam takiego zapotrzebowania, ale oczywiście będziemy starali się w miarę możliwości w tym sensie pomagać. Jest. Czyli jesteście gotowi w razie czego? Na, tak, jesteśmy ten, na gotowi. takie działania? Zawsze A jesteśmy to gotowi. może gotowi. Ile to może być pieniędzy, ile możecie znaleźć, wyskrobać tych pieniędzy dodatkowych, właśnie na takie, takie, takie sytuacje awaryjne? E... Czy damy dam radę to w ogóle określić? W tym momencie trudno to określić, zresztą, tak jak mówię, na ten moment polskie związki sportowe radzą sobie w oparciu o te środki, które przeznaczyliśmy na konkretne dyscypliny. Te środki tych środków jest e, szczególnie w przypadku tych dyscyplin, które przynoszą medale olimpijskie, e, jest w tym roku dużo więcej, e, zatem być może w oparciu e, o te środki, o te pieniądze e, dają radę. Jeżeli będzie takie zapotrzebowanie, będziemy wtedy się zastanawiać. E to ja dalej podążę ten temat. Macie jako centralny ośrodek sportu, podporządkowane ministerstwo, macie na przykład hale sportowe, infrastrukturę sportową, udostępniacie ją dla uchodźców. Jak wygląda ta sytuacja? No, przede wszystkim na torwarze jest hala, która została udostępniona dla uchodźców. W różnych ośrodkach, centralnych ośrodkach sportowych wygląda to inaczej, natomiast w części odbywają się nadal różne zgrupowania, nadal nasze kadry trenują przed występami. I tak, jak podkreślałam wcześniej, jeżeli któryś z ukraińskich sportowców, akurat w tej danej dyscyplinie, w której odbywa się zgrupowanie, będzie potrzebował takiego treningu, zgłosi się po prostu, to oczywiście bardzo chętnie jesteśmy otwarci i także dla nich centralny ośrodek sportu stoi otworem. Ja trochę chciałabym zmienić temat. Już bo rozumiemy, że minister, wspiera ukraińskich sportowców, będzie wspierać, ale myślę, że każdy z nas wspiera i też każdy będzie wspierać, bo wszyscy jesteśmy ludźmi i zależy nam na pokoju na świecie. Pani minister, dobrze wiemy, że sportowe federacje nakładają spore sankcje na Rosjan. Jakie jest Pani zdanie? Na jak długo powinny być te sankcje? Pytam też nie do końca jako panią minister, tylko też jako Panią Annę Krupkę, że jakie pani jest takie osobiste zdanie, jak to powinno wyglądać? Ja absolutnie zgadzam się z tymi sankcjami. Rosja przez lata promowała się, stworzyła taką machinę propagandową także w oparciu o sport, pomimo, że obserwowaliśmy sankcje nałożone przez Światową Agencję Antydopingową dla Rosji, Światową Agencję Antydopingową, której jestem także członkiem zarządu i obserwowaliśmy chociażby to, co działo się w Pekinie. No właśnie, a czy tam nie było trochę, jak sama pani wspomniała, jest pani członkiem Światowej Agencji Antydopingowej i czy poniekąd ta sytuacja w Pekinie, jeśli chodzi o łyżwiarkę Kamiłę Walijewę z Rosji, nie były tam zastosowane podwójne standardy, bo według mnie każdy inny sportowiec by nie był dopuszczony do startu, a jednak ona była. Absolutnie tak, absolutnie tak. Pan Witold Bańka, prezydent Światowej Agencji Antydopingowej, powiedział jednoznacznie, że powinna zostać zdyskwalifikowana. Jednak wyrok, ta decyzja Trybunału Arbitrażowego była zupełnie inna. Pamiętam ogromny hejt na, na prezydenta Bańkę, a zaraz tak naprawdę tydzień po tych wydarzeniach Putin zaatakował w sposób brutalny, agresywny, barbarzyński Ukrainę i to pokazuje, że światowa agencja antydopingowa miała rację. W tamtym czasie pojawiały się głosy, także niestety dziennikarzy z polskich mediów, że to jest, że Walijewa jest jeszcze dzieckiem, że przez Decyzję Światowej Agencji Antydopingowej, no, krzywdzi się ją, że nie powinno się tak ją traktować. Za to ale... odpowiedzialni są inni ludzie, nie oszukujmy się. Niestety ona to odczuła na własnej skórze, ale to jest system i inni sportowcy tracą. Ona jest dzieckiem, a inne dziewczynki, które startują i też są dziećmi, nie mogą równo z nią rywalizować tak, które startują w duchu fair play, które popierają czysty sport, a nie jadą na dopingu, one rzeczywiście zostały bardzo skrzywdzone tą decyzją. To na jak długo pani zdaniem Rosja powinna być wykluczona? Bo rozumiem, że według pani to jest dobra decyzja. Na jak Oczywiście. długo? Oczywiście. Czy do końca Zgadzam wojny, czy z z jeszcze tym? dłużej? Zgadzam się z tym. Rosja bardzo dobrze Dobrze, że wiele federacji zdyskwalifikowało Rosję i także Białoruś. To bardzo ważne, bo pokazujemy, po której stronie mocy stoimy. Opowiadamy się przeciwko złu, przeciwko temu najazdowi, tej wojnie Putina. Mnie szczególnie cieszą sankcje w hokeju na lodzie, bo to jest ulubiona dyscyplina Putina, więc myślę, że jego to zabolało, niedopuszczenie rosyjskiej drużyny, do startów musiało go bardzo zaboleć. Uważam, że na pewno sankcje powinny potrwać do końca wojny, jeżeli, jeżeli nie dłużej. Hmm. Sarząd Polskiego Związku Pływackiego w porozumieniu z reprezentantami Polski podjął decyzję o bojkocie mistrzostw świata w pływaniu właśnie w związku z tym, że Międzynarodowa Federacja Pływacka na razie przynajmniej zakłada dopuszczenie udziału w mistrzostwach zawodników z Rosji i Białorusi. Czy rząd Polski będzie próbował wesprzeć Polski związek w tej, w tej takiej walce o to, żeby jednak tych Rosjan i Białorusinów zdyskwalifikować? Oczywiście od początku od początku tej wojny podejmujemy działania rozmawiając z szefami także Światowych Federacji, Europejskich Federacji, ale także z in, kontaktujemy się z innymi ministrami sportu z innych krajów tak, aby wywierać naciski na federację, aby dyskwalifikowały Rosjan. To się udało w przypadku FIFA, choć początkowo decyzja była zupełnie inna, ale udowodniliśmy, że presja ma sens, że sprzeciw ma sens. To jak pomożecie pływakom? No, na pewno będziemy rozmawiali, próbowali naciskać na Światową Federację Pływacką. A jeżeli Światowa Federacja się nie zgodzi, a Pływacy zbojkotują ten start, to jak Ministerstwo do tego podejdzie? Ja uważam, że nawet jeżeli Światowa Federacja się nie zgodzi, Uważam, że Polski Związek Pływacki powinien zbojkotować te Mistrzostwa Świata, a nie wyobrażam sobie, aby rywalizowali z Rosjanami czy z Białorusinami. Yy, tak, ja nie ukrywam, że też mam takie zdanie, ale spójrzmy też z takiej strony, że sportowcy za pierwszą ósemkę mają stypendia z, minister z Ministerstwa Sportu i czasem jest to, yy, jeżeli nie mają innych sponsorów, jest to ich pensja. Co w takim przypadku? Bo wydaje mi się, że na przykład niektórzy. no. Sama jestem z takiego sportu, że rzeczywiście bazuje na tych środkach ministerialnych i w tym wypadku, jeżeli oni nie wystartują, to możliwe, że zostaną pozbawieni. Czy, czy, czy jest jakieś wsparcie dla nich dodatkowe, stypendium specjalne? Prolongata czy. na przykład tego? Mamy, mamy na pewno takie instrumenty, jak chociażby stypendia specjalne, więc należące do decyzji ministra. Więc oczywiście będziemy rozważali i zrobimy wszystko, wszystko, e, aby zaopiekować się e, tymi sportowcami. Czy mamy za, za słowo? Czyli fair play rzeczywiście jest w tym wypadku najważniejsze. Nie ja... będziemy sprawdzać. Hmm? Chyba, Dobrze. że. Z, 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 ja to mam większą, większą nadzieję, mam, że mimo wszystko Światowa Federacja y, po prostu Pójdzie po rozum do głowy i pokaże, że ta idea olimpizmu nie tylko w sporcie jest bardzo ważna, a w życiu przede wszystkim. Ja mam teraz takie troszkę inne pytanie. Pani minister, jako sportowiec, znam zawsze e, polityków, ministrów, jako działaczy sportowych, a ja mam do Pani takie pytanie prywatne, jako do pani Anny Krupki. Czy pani domyślam się, że ogląda sport? Jaka jest pani ulubiona dyscyplina? Do oglądania i niech pani mi nie odpowiada, że wszystkie, bo ja mimo, że trenuję wioślarstwo, to staram się oglądać, ale lubię zupełnie inne, więc się pytam tak naturalnie, czy pani po prostu lubi oglądać sport i jaka to jest dyscyplina taka ulubiona? Z dyscyplin zespołowych to jest siatkówka, o, a przede wszystkim piłka ręczna. Ja jestem także posłem z Kielc. Coś świętokrzyskiego ja <laughs> i to wszystko wyjaśnia. I naprawdę uważam, że mamy drużynę, z której możemy być dumni. Tak, jeśli chodzi o siatkówkę, jak i piłkę ręczną. Jeżeli chodzi o sporty indywidualne, to boks. To, to ja się z panią ja jak najbardziej muszę rozumiem. Się wtrącić, ja uwielbiam. Muszę zapytać o to ja siakówki. jeszcze muszę. A propos, czy pani lubi aktywnie spędzać czas? Czy pani Ania Krupka, kiedy nie jest on panią minister i wraca do domu, czy lubi aktywnie spędzać czas po prostu? I mamy... e, lubię. Lubię, lubię na pewno pływać, chociaż nie zawsze jest czas, żeby wyjść na basen, ale aktywnie spędzam czas. I teraz bardzo krótkie pytanie i bardzo proszę o krótką odpowiedź. Mistrzostwa Świata w Siatkówce możemy je przejąć od Rosjan, trzeba, dać, trzeba znaleźć środki finansowe. Czy ministerstwo wchodzi w tę, w tę sprawę, pomoże związkowi przejąć Mistrzostwa Świata w Siatkówce? E złożyliśmy aplikację, złożyliśmy zgłoszenie o to, że staramy się być organizatorem tych mistrzostw. Dziś będzie decyzja, dziś będzie zarząd FIVB i liczymy na pozytywną decyzję, a wtedy oczywiście zrobimy wszystko, aby odbyły środki się na odpowiednim się, poziomie. Środki ministerstwa się, zna ministerstwie się znajdą na to. Dziękuję bardzo. Anna Dziękuję. Krupka, wiceminister w Ministerstwie Sportu i Turystyki, była naszym pierwszym gościem. Po 9.30 olimpijczycy Marta Walczykiewicz Mateusz Sochowicz.